mieliśmy tam odwołany jakiś koncert, chcieliśmy grać już na akustycznych instrumentach w ogóle bez nagłośnienia, bo nagłośnienie w ogóle zakopało się gdzieś tam, wylecieli z trasy chłopaki. Bo no śniegu było taka porządna zima, nie taka jak teraz, że nas postraszyła, tylko tak wiesz, zasypało na grubo tam. I no i tam pamiętam pod bakiem czy pod silnikiem rozpalali ognisko jakieś, wiesz, żeby uruchomić, bo to był diesel. No, uruchomili go, ale w końcu wypadli gdzieś z trasy. No i ostatnio była jakaś taka seria, że opony nam pękały raz. Tak. W samochodzie zespołu, potem coś tam, technika zapadła, a potem akustycy też. Jakoś tak dzień po dniu nie masz, żeby było jakiś taki... No ale to czy ja wiem, czy to takie hardkorowe. No właśnie. Hardkorowe... Takich bardzo hardkorowych nie mieliśmy jakichś zdarzeń. I jeszcze nie mieliśmy wypadku, co też jest. Znaczy, nie mieliśmy wypadku. No i oczywiście no bardzo byśmy nie chcieli go mieć. Wiemy, że koledzy... No, jak się tyle jeździ, to się niestety to się zdarza. Jeszcze te drogi w Polsce... Bardzo staramy się uważać. Mamy całkowitego abstynenta, prawda, Piotrusia, naszego drivera, no ale co... No, to nie chodzi o zaniedbania, czy o jakieś głupawkę jakąś, tylko po prostu... No, nieraz wracamy w nocy po prostu z koncertu, bo tak jest to jakoś poukładane, że musimy tutaj na przykład być w Warszawie i coś tam na następny dzień robić, prawda? I wraca się w nocy, no i to nieraz jest ta trzecia, czwarta, nieraz koło szóstej dopiero dojeżdżamy do domu. No bo ja bardzo nie lubię tak wracać. Ty też, nie? Pewnie, bo to jest takie... Stłumaczące. Niby śpimy często, no bo tam się nie da, albo przynajmniej taki, wiesz... Tam takie spanie typu pół godziny czy coś. No właśnie w tym zajęciu tak naprawdę najbardziej męczące nie jest granie, nie wymyślanie, nie, tylko te jazdy są po prostu przez całą Polskę, bo te drogi nie są najlepsze, aczkolwiek ostatnio droga autostrada do Poznania naprawdę się okazało, że można szybko dojechać. Do Poznania jeszcze trzeba poczekać, aż się skończy to połączenie z Warszawą, będzie zrobione do Gdańska, czy do Trójmiasta, też będzie na wybrzeże bardzo fajnie już. No i oby tak dalej, no i oby tam, prawda, żeby znowu premier nie był winny na koniec roku, że nie zdążył. Żeby nie zrywali tego asfaltu znowu. I prawdziwi Polacy, żeby nam tych dróg nie zaczęli znowu budować od nowa. Bo słyszałem, że takie plany są. Tak? Że tak.